Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na pierwszej debacie z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii. Celem tego typu debat jest właśnie dyskusja na temat współczesnych trendów w ekonomii, ale przede wszystkim nie tylko. Chcemy się skupić również na aktualnych trendach w rozwoju nauk ekonomicznych, takich jak rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej. Będzie również debata o finansach osobistych, o przedsiębiorczości, o społecznej odpowiedzialności biznesu, a także o kapitale ludzkim. Debaty są organizowane właśnie w ramach projektu pod nazwą Współczesna ekonomia w praktyce. I ten projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki. Projekt jest realizowany we współpracy z 11 oddziałami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest to oddział w Białymstoku, w Częstochowie, w Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i Szczecinie. Pierwsza debata z tego cyklu Porozmawiajmy o ekonomii, która właśnie się dzisiaj odbywa, dotyczy współczesnych wyzwań ekonomii w epoce szoków. A prelegentami, znakomitymi prelegentami tej debaty będą pani profesor Elżbieta Mączyńska, pani prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dzień związana zawodowa ze Szkołą Główną Handlową. Witamy panią profesor. dobry. A drugim prelegentem będzie pan profesor Łukasz Hart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie profesorze. Ja mam przyjemność moderować tą debatę, która właśnie dotyczy współczesnych wyzwań ekonomii w epoce szoków. Jak Państwo się mogą domyślać, ekonomia przeżywa różne kryzysy, i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tych szokach, o tych wyzwaniach, które stoją przed ekonomią, ale przede wszystkim to będą tematy związane bezpośrednio też z pewną perspektywą, jak sobie radzić z takimi wyzwaniami. Nasi prelegenci z całą pewnością odniosą się również do tego typu zagadnień. Natomiast ta debata będzie wyglądała następująco. Najpierw oddam głos naszym prelegentom, którzy wygłoszą takie krótkie wprowadzenie do debaty, a później będzie czas na dyskusję, gdzie również Państwo będą mogli zadawać pytania. W takim razie o głos poproszę jako pierwszego tutaj prelegenta, pana profesora Łukasza Harta. Bardzo dziękuję. Dziękuję za możliwość wystąpienia. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. Nie przedłużając, to moje dzisiejsze wystąpienie będzie wystąpieniem, które ja zacznę od refleksji nad ekonomią jako nauką, a też później pokażę Państwu, w jaki sposób różne teorie i koncepcje ekonomiczne mogą być wykorzystywane do analizy kluczowych problemów w zakresie polityki gospodarczej i generalnie wyjaśnienia tego, co dzieje się w gospodarce i nie tylko, bo ekonomia to nie nauka odnosząca się wyłącznie do gospodarki, jej zakres jest zdecydowanie szerszy. Ja przygotowałem dla Państwa prezentację, którą chciałbym w tym momencie udostępnić. Udostępniam mój ekran. Proszę tylko zaraz o sygnał, czy wszystko jest w porządku, czy państwo tę prezentację widzą? Chcę się upewnić, czy widoczna jest prezentacja? Tak, Tak, widzimy. widać. Tak, jest widoczna. Dobrze, czy slajdy się zmieniają? Tak, zmieniają się. Dobrze. Zmieniają się. Dobrze, współczesne wyzwania ekonomii w epoce szoków. Ekonomia, czyli co? To jest to fundamentalne pytanie, od którego chciałbym zacząć. Czym jest ekonomia? W takim potocznym rozumieniu ekonomia właśnie jest rozumiana jako nauka o gospodarce, ale nauka w szczególności zajmująca się problemem gospodarowania w sytuacji ograniczonych zasobów i zwykle nieograniczonych ludzkich pragnień. Jak dokonywać wyborów? To jest taka częsta definicja ekonomii. Ale można ekonomię też rozumieć nieco inaczej. To znaczy, można rozumieć ekonomię jako naukę, która próbuje wyjaśnić, w jaki sposób w świecie cechującym się niepewnością, w świecie bardzo złożonym, jednak
pojawia się porządek w sytuacji braku centralnego planisty. Ja teraz będę chciał oddać głos i o pomoc w pewnym sensie poprosić wybitnego ekonomistę Miltona Friedmana, który też został kiedyś zapytany o to, czym jest ekonomia. I teraz Milton Friedman przez 3 minuty będzie nam tłumaczył, jaki problem ekonomiczny jest przed nami, który właśnie ekonomia pozwala wyjaśnić. Tak więc krótki, 3-minutowy film. Jeśli ktoś z Państwa nie słyszałby dźwięku, nie widziałby, prosimy o sygnał. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Dobrze, widzieli Państwo Miltona Friedmana, który pokazał ołówek i powiedział nam, że nie ma na świecie człowieka, który wie, jak wyprodukować ołówek. Prosto ołówek. Nie mówimy o bardziej wyrafinowanych produktach. No bo żeby powstał ołówek, potrzebna jest stal. Żeby powstała stal, potrzebna jest huta. Nie ma jednej osoby, jednego centralnego planisty, który wiedziałby, jak wyprodukować prosty ołówek. A ołówki powstają w świecie złożonym, w świecie spontanicznych, międzyludzkich interakcji, powstaje porządek. Adam Smith, wybitny ekonomista, ojciec współczesnej ekonomii, mówił o niewidzialnej ręce rynku, o mechanizmie rynkowym właśnie, który odpowiada za powstawanie porządku. Ekonomia, czyli co? Taką bardzo powszechną definicją ekonomii jest ta, którą Państwo widzą na tym slajdzie, a tą prezentację Państwu później udostępnię, wyślę do niej link. Ekonomia według Robbinsa to jest bardzo popularna definicja, bada zachowania ludzi dążących do realizacji różnych celów przy wykorzystaniu różnych środków mających alternatywne zastosowania. I uwaga, co mówi Robbins, nie ma żadnych ograniczeń przedmiotowych dla nauki ekonomii. Czyli ekonomia to nie jest tylko nauka o wyborze, nie wiem, konsumpcji pączków czy jabłek, prawda, jak optymalnie taki koszyk konsumpcji skonstruować, żeby osiągnąć jak największą przyjemność, prawda, z konsumpcji tych dóbr, ale ekonomia może dotyczyć wyborów politycznych, wyborów dotyczących liczby dzieci, które to wybory dokonywane są przez małżonków. Ekonomia dotyczy wyborów, nie tylko tych w sferze gospodarczej, chociaż przede wszystkim oczywiście tych w sferze gospodarczej. Ludzkie pragnienia są nieograniczone,
a środki do ich realizacji są zwykle ograniczone. Ja będę nieco skracał, nie będę do wszystkich kwestii na slajdach się odnosił, ale to będzie później dla Państwa dostępne. Ekonomia w analizie gospodarki. Jak zaspokoić ludzkie potrzeby? Jak optymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny społeczeństwa? Jak prowadzić politykę gospodarczą tak, aby maksymalizować wzrost gospodarczy? I wreszcie to fundamentalne pytanie, myślę, że o tym profesor Mączyńska będzie więcej mówiła, czy można w ogóle utożsamić wzrost gospodarczy produktu krajowego brutto na przykład z rozwojem szeroko rozumianym, przecież możemy rosnąć bardzo szybko i jednocześnie degradować naturalne środowisko. Czy to jest rozwój? No można mieć wątpliwości. Ten rozwój oczywiście gospodarczy bierze się z zasobów materialnych, siły roboczej, wiedzy i umiejętności, ale oczywiście nie tylko. I ekonomia też tymi szeroko rozumianymi determinantami rozwoju się zajmuje. To jest taki slajd, gdzie mają Państwo, to widzimy, co mamy. Mamy lewy górny róg, mamy Koreę Północną, która jest ciemna, i Koreę Południową, która jest jasna. A po prawej stronie mamy granicę pomiędzy Teksasem a Meksykiem. Proszę zobaczyć, że Korea Północno-Południowa, ten sam obszar geograficzny, ten sam klimat i tak dalej, i tak dalej. A jedna na część Półwyspu Koreańskiego, degradacja totalna, a druga niesamowity rozwój, bo kultura i polityka ma znaczenie, bo normy społeczne, etyczne, moralne mają znaczenie, bo jakość państwa ma znaczenie, bo to, czy państwo gwarantuje wolność, to ma znaczenie. Ekonomia jako nauka jest częścią dwóch kultur, mówił Samuel Wilson, wybitny ekonomista, nauk humanistycznych i nauk ścisłych, i coraz częściej dzisiaj tymi kulturowymi, szeroko rozumianymi uwarunkowaniami rozwoju ekonomia się zajmuje. Gdy patrzymy też na dzisiejszą ekonomię, to ekonomia jest nauką coraz bardziej empiryczną. Nauką, która opiera się na analizie danych, rzetelnej analizie drobiazgowej danych. I co więcej, ekonomia jest nauką bardzo interdyscyplinarną, czerpiącą z wielu nauk. Ja podczas tego mojego wprowadzenia będę Państwu pokazywał kilka obrazów czy wyników. Czy slajdów odnoszących się do wyników bardzo ciekawych badań, prowadzonych przez ekonomistów, żeby dać Państwu próbkę tego, czym się ekonomiści zajmują i jak ciekawe to są badania. Mają Państwo tutaj slajd, nazwałem ten slajd Koniec American Dream, tego marzenia amerykańskiego. Na slajdzie mają Państwo bardzo prosty wskaźnik. Mają Państwo procent dzieci zarabiających więcej od swoich rodziców według roku urodzenia. Jak ktoś się rodził w roku 40, to właściwie każdy z urodzonych w roku 40 zarabiał więcej niż jego rodzice. Niech Państwo zobaczą, co stało się kilka dekad później. Już nie mówię o tym, co dzieje się dzisiaj. Tak jest, to jest bardzo fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa amerykańskiego. Są też badania, które chociażby wyjaśniają wzrost popularności Donalda Trumpa w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych właśnie tym, co tutaj się stało. Że drabiny awansu zostały wciągnięte do góry, tak? Że nierówności bardzo wzrosły. Nie idę dalej, to mają Państwo link na dole do tego znakomitego badania publikowanego w Science, ale takie są właśnie dzisiaj badania ekonomiczne, bardzo empiryczne, też sięgające do wielu różnych innych nauk. Ekonomia oczywiście zajmuje się pieniądzem. To też jest często tak, nawet myślę, w naszych tych modelach mentalnych, heurystykach, ekonomia to pieniądz. Jakbym Państwa spytał, z czym kojarzy się ekonomia, pewnie wiele osób z tu obecnych powiedziało, okej, okay, ekonomia kojarzy się z pieniądzem. I to jest dobre skojarzenie, tak, ponieważ, ale ekonomia nie jest tylko pieniądze, to uwaga, to staram też się tutaj Państwu przekazać. Pieniądz, czym jest pieniądz, co decyduje o jego wartości, co nadaje wartość pieniądzu i też jaki charakter ma pieniądz we współczesnej gospodarce. Znowu, pieniądzem nie zajmują się tylko ekonomiści, zajmują się tym politologowie, filozofowie, historycy. Mają Państwo tutaj na dole bardzo dobra książka Yuval Harari, prawda, Sapiens, bardzo głośna książka, gdzie Harari na przykład mówi, że pieniądz jest najdoskonalszym
systemem zaufania międzyludzkiego, jaki został kiedykolwiek zbudowany. Co więcej, system pieniężny jest bardzo skomplikowany. Bardzo skomplikowany, proszę mi uwierzyć. Jak ktoś z Państwa mnie spyta, panie profesorze, czym jest pieniądz, to moja najuczciwsza odpowiedź jest taka, no to zależy, do końca nie wiemy, czym jest pieniądz, prawda? Kiedyś ktoś mi takie pytanie zadał, jak usłyszał taką odpowiedź, to byłem nieco zbulwersowany. No jak były członek Rady Polityki Pieniężnej może mówić tak wprost, że on tak do końca to nie wie, czym jest pieniądz. No, my ekonomiści badamy to, czym jest pieniądz, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawe i mamy wiele różnych bardzo ciekawych odpowiedzi dotyczących pytania o to, czym jest pieniądz. Ekonomia poznaje świat, modelując ten świat. Czyli teraz przechodzę do takiego wątku, jak ekonomiści poznają świat. Ekonomiści są budowniczymi modeli. Modelujemy świat, upraszczając ten świat. Za to też ekonomia jest krytykowana. Myślę, że często niesłusznie, bo nawet bardzo prosty model może być bardzo użytecznym modelem. Ja lubię chodzić po górach, prawda? Często używam mapę, na przykład Tatr. To jest super nierealistyczny model Tatr, ale dzięki tej mapie ja wejdę na szczyt góry, prawda? Bo ta mapa pokazuje to, co ważne dla mnie. Ekonomiści używają modeli. Zaraz Państwu jeden z takich modeli pokażę, ten tutaj na slajdzie na razie pominę. Oczywiście ekonomiści zastanawiają się, skąd się bierze bogactwo, o tym mówiłem. Wraz z rozwojem gospodarki te źródła bogactwa były różne: ziemia, kapitał. Teraz mówimy, że tym paliwem jest przede wszystkim wiedza, prawda, która mówimy o gospodarce opartej na wiedzy. Budując te nasze modele ekonomiczne, my oczywiście również modelujemy człowieka, tak po prostu, tak? I często w tych naszych modelach ekonomicznych człowiek to jest taka funkcja użyteczności, po prostu, tak? Czyli człowiek maksymalizuje użyteczność, maksymalizuje, bardzo, bardzo uproszczę, przyjemność z konsumpcji pewnych dóbr. Koncepcja homo economicus. Znowu, my jako ekonomiści przecież no, zdajemy sobie sprawę, że ten człowiek z krwi i kości to ma emocje, uczucia, normy religijne, moralne, pożądania, cokolwiek, tak? Ale my to wyłączamy i mówimy, dobrze, uprośćmy sobie obraz tego człowieka, on maksymalizuje użyteczność, czyli przyjemność z konsumpcji pewnego zestawu dóbr, o czym już pisał zresztą Adam Smith. Ekonomia to jest nauka o wyborach. Nie tylko w sferze gospodarczej. Mają Państwo na slajdzie, tutaj mają Państwo mapę segregacji rasowej w Nowym Jorku. Tak, są takie miejsca, gdzie są dzielnice tylko zamieszkiwane przez Afroamerykanów, inne tylko przez białych. I, dobrze, co ekonomia ma do tego? No, ano ma do tego, bo proszę zobaczyć, że ekonomia bardzo przekonująco wyjaśnia, dlaczego ludzie się segregują, na przykład względem rasy, czy poglądów politycznych, czy przekonań religijnych i tak dalej, nawet jeśli ich przekonania, czy na przykład to, że nie wiem, że biali tylko trochę nie lubią czarnych, tylko troszeczkę. To i tak się segregują, tak? I to jest bardzo mocny wynik różnych modeli ekonomicznych. To jest taki model. To jest słynny model szachownicy Schellinga. Zresztą Schelling dostał Nagrodę Nobla za swoje badania, prawda? Mamy kropki czerwone, niebieskie i możemy sobie założyć, że czerwoni tylko troszkę nie lubią niebieskich, ale to tylko troszkę nie lubią niebieskich i taką prostą regułę ruchu wprowadzi, że jak tych niebieskich trochę zaczyna być za dużo wokół czerwonych, to ten czerwony spada powiedzmy o jedną linię w dół na tej prostej macierzy. A wiecie Państwo, co się dzieje? Po 100 interakcjach, po 100 rundach ludzie się segregują w pewne bańki lokalizacji geograficznej, czy w pewne bańki poglądów, czy światopoglądów. To jest modelowanie ekonomiczne. Również i Schelling dostał Nobla przecież z ekonomii. Gospodarka, czyli co? Ekonomia zajmuje się gospodarką na mikro i na makro poziomie. Mówię teraz już ograniczam tak ekonomię jako nauka gospodarstwa. Mikroekonomia to ludzie, firmy, organizacje, ich działanie, ich wybory. Wybory, przypominam, kluczowa kategoria wyborów, ale też ekonomia to makroekonomia, czyli gospodarka globalna, skutki integracji Polski z Unią Europejską, poziom makro. Oczywiście duże filozoficzne pytanie, czy makro jest sumą mikro? Od tych filozoficznych dużych pytań nie odejdziemy. Moim zdaniem nie i myślę, że konsensus raczej w ekonomii kształtuje się właśnie tutaj gdzieś, że makro to nie jest
To nie jest suma elementów składowych, podobnie jak katedra, to jest jednak coś więcej niż suma kamieni, z których jest zbudowana. To cytat z Marshalla, jeden z bardzo ważnych ekonomistów tworzących, piszących pod koniec XIX wieku. Dobrze, czym zajmuje się mikroekonomia? Jak człowiek dokonuje wyboru? Jak firmy dokonują wyboru? Jaki wpływ ma symetria informacji dla wymiany rynkowej? A co z efektami negatywnymi, na przykład zanieczyszczenie powietrza, które powstają i trudno nad tym zapanować, jak tutaj państwo może w to wchodzić? Czy monopol jest zawsze czymś złym, jeśli mogę użyć takiego słowa? Dlaczego firmy różnicują produkty? Jak racjonalnie dokonywać wyboru między na przykład liczbą a jakością dzieci? Patrz badania Gary'ego Beckera, za które w sumie Gary Becker otrzymał przecież Nagrodę Nobla z ekonomii. Oczywiście tych pytań mógłbym mnożyć, ale czas mnie goni. Makroekonomię. Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Tak? Jak stymulować wzrost gospodarczy? Czy premiować konsumpcję, prawda? Czy ważniejsze są oszczędności? Czy drukowanie pieniądza, mówię językiem bardzo kolokwialnym, przez bank centralny może zwiększyć produkcję w gospodarce, czy tylko będzie zwiększała poziom inflacji w gospodarce? Czy możliwe jest utrzymywanie trwałej nadwyżki eksportu nad importem i tak dalej, i tak dalej? A może w ogóle, czy są jakieś optymalne wielkości obciążeń podatkowych w gospodarce? Mogę mnożyć te pytania. Ekonomia jako nauka jest w stanie w dużej mierze na wiele z tych pytań udzielić przekonywujących odpowiedzi. Oczywiście gospodarka i rynek zanurzone są nie w próżni instytucjonalnej, prawnej i kulturowej, ale też jest państwo, są regulacje i to jest ekonomia polityczna, prawda? Czy rynek może działać bez państwa? Pewnie nie, bo jak nie ma praw własności i sądy nie działają w ogóle, to trudno sobie wyobrazić, żeby rynek działał, prawda? Jakie dobra powinien dostarczać rynek, a jakie państwo? To są pytania, na które ekonomia jest w stanie w dużej mierze udzielić odpowiedzi, też posiłkując się takimi kategoriami jak koszt alternatywny. Ja rozumiem, że chyba, że tutaj Maryla może mnie skorygować, nie było opłat za wstęp na nasze dzisiejsze seminarium. Nie, Nie nie było. było opłat za wstęp, ale państwo ponoszą koszty uczestnictwa w tym seminarium, bo nie robią państwo czegoś innego, nie idą państwo pobiegać, zająć się dziećmi. Nie idą państwo do sklepu kupić coś sobie do jedzenia. Państwo ponoszą koszt uczestnictwa w tym seminarium. Mam nadzieję, że warto w tym seminarium uczestniczyć. Koszt alternatywny, tak? Koszt alternatywny. Czy są pewne pojęcia, takie klucze w ekonomii, które my wykorzystujemy do analizy różnych tych problemów, które gdzieś się pojawiają? Też w ekonomii są kwestie etyczne, prawda? No bo ktoś powie, dobrze, człowiek ma maksymalizować użyteczność, ale to nie ma żadnych ograniczeń. No nie, no są ograniczenia, no bo na przykład kraść nie wolno, prawda? Tak więc generalnie to nie jest tak, że ekonomia jest wolna od tych sądów wartościujących. Jest zanurzona w tych różnych rozstrzygnięciach też etycznych i moralnych. Jest dużo różnych ekonomii, czy to w zależności od metody możemy dzielić sobie ekonomię, czy od przedmiotu. Ekonomia się zajmuje edukacją, ekonomia zmian klimatu, co zrobić, żeby stymulować, prawda, przedsiębiorstwa do ograniczania emisji dwutlenku węgla. Tym się zajmują ekonomiści. Ekonomia nierówności wreszcie bardzo ważny obszar i jak ekonomiści coraz częściej prowadzą również eksperymenty. Zawsze ekonomia była krytykowana od zawsze, że nie jest nauką eksperymentalną, jest taką gorszą nauką. Nie, dzisiaj ekonomia eksperymentalna jest bardzo rozwinięta. Wielu badaczy z tej dziedziny przecież otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. No oczywiście nihil sub solo, nihil novi sub solo, ktoś może powiedzieć, jak zawsze pytam moich studentów, czy oni znają jakąś teorię cyklu koniunkturalnego, czyli taką teorię, która tłumaczy to, dlaczego gospodarka się cyklicznie rozwija, tak? Czyli raz jest bardzo źle, jest duże bezrobocie, później nagle jest boom, prawda, i trzeba hamować gospodarkę, podnosząc koszt pieniądza. No oczywiście nihil novi sub solo, bo jak się weźmie różne teksty fundamentalne dla naszej zachodniej mniej cywilizacji, to na przykład Księgę Rodzaju, gdzie Józef tłumaczy faraonowi sen, prawda? To tak czytając to okiem ekonomisty, to ja mogę powiedzieć, że w Księdze Rodzaju mamy taką sugestię antycyklicznej polityki fiskalnej, prawda? Czyli jak jest źle, jak jest dobrze, to oszczędzaj na te czasy, kiedy będzie źle, prawda? Buduj spichlerze. Ekonomista powie, że mamy antycykliczną tutaj politykę proponowaną fiskalną, Keynes o ideach ekonomii. Idee ekonomiczne są super ważne. Naprawdę idee ekonomiczne wpływają na świat, bo wpływają na politykę gospodarczą, a polityka gospodarcza na każdego z nas wpływa. Idee ekonomistów mają znaczenie. Ja zaraz się będę zbliżał do końca, ale chcę dać Państwu takie dwie
Dwie ilustracje ciekawych problemów, które właśnie ekonomia pozwala nam wyjaśnić. Dobrze, teraz trochę będzie teorii, ale to będą 3 slajdy, już skończę. Pierwsza ilustracja. Co zrobić, żeby w gospodarce rosły inwestycje? To wszyscy o tym mówią, prawda? Plan Morawieckiego, inwestycje 25%, później druga strona polityczna krytykuje, że nie ma tych inwestycji. Pytanie, od czego zależą inwestycje w gospodarce? No, generalnie wiemy, że inwestycje są ważne, one budują potencjał, no tym bardziej inwestycje są ważne, jak się zmniejsza zasób pracy, bo na przykład społeczeństwo się starzeje. No dobrze, w książce do ekonomii możemy mieć taki prosty wykres, to znaczy możemy mieć, ekonomiści mają takie kluczowe pojęcia, popyt-podaż, prawda? I generalnie tu mają państwo oś pionową, to jest stopa procentowa, na osi poziomej uproszczeń niech będą tylko inwestycje, czyli generalnie jak stopa procentowa maleje, to popyt na dobra inwestycyjne powinien rosnąć. Widzą państwo tą krzywą tutaj nachyloną w taki sposób, czyli im niższy koszt pieniądza, no to generalnie inwestycje powinny rosnąć, no bo prawda, gdybyśmy zaczęli wyrzucać, nie wiem, pieniądze z okien Banku Centralnego na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, Narodowego Banku Polskiego, no to przedsiębiorcy powinni zacząć inwestować. No, badania pokazują, że to jest bardziej złożone, tak? To znaczy czasami pieniądz jest bardzo tani, a nawet nominalnie jest po koszcie poniżej zera i przedsiębiorcy i tak nie inwestują. Czyli być może jest tak, że w niektórych krajach, gdzie te inwestycje są bardzo, bardzo niskie, a koszt pieniądza jest bardzo, bardzo tani, może być tak, że ta krzywa popytu na dobra inwestycyjne jest po prostu pionowa, czyli zmieniamy stopę procentową, a inwestycje państwo widzą, stoją sobie w miejscu. Tak jest trochę teraz w różnych miejscach świata, bo jest bardzo wysoka niepewność. Był COVID, jest wojna, różne napięcia. No jak jest niepewność, to generalnie nawet jak pieniądz jest bardzo tani, to firmy z inwestycjami się raczej wstrzymują. Znowu, ja mógłbym tu zrobić 60-godzinny wykład tłumaczący determinanty inwestycji. To jest tylko obraz, sygnalizuje Państwu w tym takim wprowadzeniu w tą przygodę z ekonomią, jakimi problemami my, ekonomiści, się zajmujemy, też jakich narzędzi używamy do zajmowania się tymi problemami. Drugi obraz. Czasem R, czyli stopa procentowa, uwaga, jest nominalnie poniżej zera. To jest taki bardzo dziwny świat dzisiaj, gdzie mają państwo po prawej stronie wykres oprocentowania niemieckich obligacji w sierpniu 2019 roku. No generalnie jak rząd pożycza od kogoś pieniądze, no i ten ktoś daje rządowi 100, no to za jakiś czas rząd musi oddać 100 plus coś, na przykład 110, prawda? No ten, kto pożycza, chce zarobić, prawda? Ale mamy taki dziwny świat, że czasami dzisiaj ja pożyczam rządowi 100 i chcę pożyczyć rządowi 100, ale po pewnym czasie, na który pożyczyłem pieniądze, otrzymuję 95 i jestem szczęśliwy i zadowolony. To się nie śniło kiedyś ekonomistom, że rynek finansowy tak może działać. Rozumiem, że w ramach tego naszego cyklu seminariów będziemy mieli seminarium o rynku finansowym, o pieniądzu i tam pewnie to rozwiniemy. Ja patrzę na zegarek, moje pół godziny tutaj dla Państwa się zaraz kończy, tylko sygnalizuję problem, bardzo ciekawy problem, bardzo praktyczny problem z punktu widzenia na przykład stabilności emerytalnych systemów, prawda? No jak taki system ma działać, gdy stopa jest poniżej zera? Tutaj ekonomiści posługują się pojęciem krzywej dochodowości, mają państwo po lewej stronie wykresu pewną taką teorię zasygnalizowaną ekonomiczną. Ekonomia dzisiaj bardzo szeroka. Państwo widzą, że od problemu segregacji rasowej, przez problem wyborów politycznych, przez problem ochrony klimatu, rynku finansowego, tak, ten aparat pojęciowy ekonomii umożliwia nam analizowanie tego typu problemów. I na koniec taka sugestia, bo być może ktoś z Państwa spytałby, dobrze, ale gdzie można dalej poczytać o ekonomii, ale tak szeroko rozumianej ekonomii, nie jakiś podręcznik z matematycznej ekonomii, gdzie będą same wzory i matematyka stosowana. Matematyka jest super ważna, tak a propos, to nie jest krytyka matematyki w ekonomii. Ja tak sobie, to jest bardzo subiektywny mój wybór, 4 książek, które polecam i które bardzo, myślę, rozszerzają to, jak powinna być rozumiana ekonomia. To jest Tomasz Sedlaczek, Ekonomia dobra i zła. To jest taka publicystyczna, popularna książka, ale to się znakomicie czyta, naprawdę. Tą książkę ekonomii można czytać, no to jest z pasją napisana książka. Dany Rodrik, Rządy ekonomii. Popularna książka, ważna. Michael Sandel, myślę, bardzo ważna książka, czego nie można kupić za pieniądze. Ktoś Państwa może spytać, prawda?
No ale czy wszystko powinno być do kupienia za pieniądze? Czy wszystko możemy urynkowić? My czujemy, że nie. No nie wiem, no pewnie się zgodzimy tu wszyscy, mam nadzieję, że nie powinno być rynku narządów do transplantacji. Tu się zgodzimy, tak? Ale są takie sytuacje, gdzie do końca my nie wiemy, czy możemy urynkowić, czy nie. I to jest moralne pytanie. Ekonomia jest nauką moralną, bo jest o ludzkich wyborach. I nie bójmy się tego mówić. Jest moralną nauką. I o tych moralnych wyborach w ten sposób racjonalny, uporządkowany można mówić. I ostatnia książka autorów tutaj naszych, rodzimych z Krakowa pochodzących, Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński, z biur esejów Między dobrobytem a szczęściem, wydanym przez Copernicus Center Press. Tak więc to są takie cztery książki, które polecam, jeśli Państwo chcieliby rozwinąć pewne wątki, które poruszyłem w prezentacji. Zaraz Państwu wyślę na czacie link do tej mojej dzisiejszej prezentacji. Oczywiście, jak jestem otwarty na pytania, dyskusje. Chyba się idealnie zmieściłem w 30 minutach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za tą wielowątkową, inspirującą prezentację. Na pewno będzie czas podczas dyskusji, żeby zgłębić niektóre wątki, bo oczywiście nie wszystkie będzie możliwość zgłębić. Natomiast pan profesor odesłał nas też do bogatej literatury, więc polecam również w imieniu pana profesora tę pozycję. Drodzy państwo, teraz przechodzimy do drugiego takiego wprowadzenia, które wygłosi pani profesor Elżbieta Mączyńska, pani prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddaję głos pani profesor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor Urbanie postanowiła, że będzie dyrygować moimi slajdami, więc bardzo o to proszę. Proszę Państwa, pan profesor Hart mówił o ekonomii w sensie teoretycznym, powiedział, jak bardzo to jest złożona dyscyplina, bo złożony jest świat społeczno-gospodarczy, który to ekonomia ma uogólniać teoretycznie. I stąd, ale też nie tylko ma opisywać, ale oprócz ekonomii opisowej, deskryptywnej, istnieje ekonomia normatywna, która pokazuje, co można zrobić, żeby świat ekonomiczny był lepszy. Mnie się bardzo pośród tych definicji, niedawno mieliśmy konferencję u pana profesora Szkole Koźmińskiego z okazji jubileuszu 75-lecia profesora Kołodki i tam byli cały sztab noblistów był, między innymi pan profesor Phelps i mnie bardzo odpowiada jego definicja ekonomii, że to jest ekonomia jest nauką o ludziach w procesie gospodarowania. I dlatego nie można utożsamiać ekonomii tylko z gospodarką. Ja chciałam bardziej zwracając uwagę, że ekonomia to teoria, a gospodarka to rzeczywistość, której ekonomia ma zastosowanie lepsze lub gorsze w zależności od sytuacji. Niekiedy politycy gospodarczy odwracają się od ekonomii i to ma przeważnie zgubne skutki. Ale ja chciałam zwrócić uwagę, ponieważ mamy w głównym tytule Współczesne wyzwania ekonomii w epoce szoków, to chciałam się skoncentrować na tych szokach. Otóż wychodzę z założenia, że żyjemy w okresie, w erze przesilenia cywilizacyjnego. To znaczy w sytuacji, kiedy jedna cywilizacja, do której przywykliśmy i dla której mamy gotowe regulacje, opinie, opisy, teorie, ona ustępuje miejsca innej, ciągle nierozpoznanej. Można wyróżnić cztery podstawowe cywilizacje, których doświadczał człowiek, jak już się wyszedł z jaskini. To jest cywilizacja łowiecko-zbieracka, cywilizacja rolna, cywilizacja przemysłowa i ta, której obecnie doświadczamy, czyli cywilizacja bazująca na sztucznej inteligencji, określana też jako gospodarka oparta na wiedzy. Ale niekoniecznie gospodarka oparta na wiedzy jest gospodarką opartą na mądrości. I teraz patrząc na to, co się dzieje w gospodarce, jakie są współzależności między ekonomią a gospodarką, można jednak, no, ten obraz nie wydaje się optymistyczny. I można się zastanawiać, na ile w jakim stopniu do tego przyczynia się ekonomia, a w jakim stopniu sama polityka społeczno-gospodarcza. Myślę, że tu są sprzężenia zwrotne. W każdym razie z wielu diagnoz
Ta konferencja, o której wspomniałam, też to potwierdza, wynika, że ukształtowaliśmy świat, który niekoniecznie nas, ludzi, do końca satysfakcjonuje. Nawet padło tam na tej konferencji takie stwierdzenie: nieszczęśliwy, bogaty świat demokracji zachodnich. Nieszczęśliwy. Więc bogaty, a nieszczęśliwy. Więc krótko mówiąc, wiele wskazuje, że świat się jednak popsuł. Mamy do czynienia z nieładem, mamy do czynienia z kryzysową multiplikacją, co widać w różnych opracowaniach. Mamy do czynienia z błędami pomiaru, co widać w książkach. Mamy do czynienia z różnego rodzaju nieprawidłowościami, co świetnie opisują dwaj nobliści, Schiller i Akerlof, Złowić frajera, a równocześnie ukazują się takie oceny, jak w książce filozofa niemieckiego, ale o południowo-koreańskich korzeniach pana profesora Hana, społeczeństwo zmęczenia. Więc w epoce sztucznej inteligencji mamy do czynienia ze społeczeństwem zmęczenia, co wygląda na swego rodzaju paradoks. No jak zarysowują się nowe trendy kształtujące odzwierciedlające cywilizacyjny przełom, to ten przełom przynosi tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa. Warto tu przypomnieć, że pierwsza to była maszyna parowa, ją przyniosła, druga to symbolem jest żarówka, czyli przejście od wieku pary do wieku elektryczności. Następna to jest komputery i w tej chwili mamy sztuczną inteligencję. I mamy do czynienia z całym szeregiem nalotów różnych łabędzi czarnych, czyli zjawisk niespodziewanych, niepożądanych, utrudniających nasze życie. Nie tylko czarne, talebowskie łabędzie, ale też zielone, czyli te wynikające z nieprawidłowości ekologicznych różnego rodzaju. Nasza matka Ziemia nam tu sygnalizuje, że źle się z nią obchodzimy. Mamy też błękitne łabędzie, czyli wynikające ze świata cyfrowego, różnego rodzaju niespodziewane zjawiska, które mogą w skrajnym przypadku bardzo zaszkodzić gospodarce i światu. Mamy do czynienia z narastającym syndromem samotności, co technologie cyfrowe nakręcają ten syndrom samotności. Jednym słowem, krótko opisuje to właśnie wspomniany już Han w książce, której pokazuje niedorzeczność niektórych zjawisk i rozwiązań. Książka nazywa się zresztą Niedorzeczy. I na tym tle podejmowane są działania, czyli próba naprawy tych błędów, tych nieprawidłowości, dysfunkcji. Otóż chodzi przede wszystkim o to, żeby wyjść poza PKB. Dlaczego, to potem powiem. I jest poszukiwanie nowego modelu ustroju albo ukierunkowanie większej uwagi na ten model, który był, ale został wyparty przez model neoliberalny, mianowicie model ordoliberalny społecznej gospodarki rynkowej, gdzie mamy metaforę ogrodnika. To jest stwierdzenie, że dobry ogrodnik to taki ogrodnik, który pozwoli, żeby rozwijały się duże, obok wielkich drzew rosły małe, piękne kwiatuszki, żeby wielkie drzewa nie wysysały podłoża. Natomiast zły ogrodnik to coś przeciwnego. No niestety oligopolizacja świata pokazuje, że mamy do czynienia w dużym stopniu ze złymi ogrodnikami, z zaniedbaniem tego ordoładu i z dużym stopniem nieładu. I jak trwoga, to szukamy nowych rozwiązań. Proszę następny slajd. To jest, szukamy takich rozwiązań, które by doprowadziły do większego porządku świata. O tym, że świat się popsuł, zaświadcza wielka. Pan profesor Hart mówił o cyklach koniunkturalnych, ale właściwie tutaj mamy nieustanne trzęsienie ziemi w świecie. Kryzysogenność narasta, kryzysowa multiplikacja. Nawet jeden z politologów amerykańskich, pan profesor Adam Tozzi, używa takiego sformułowania polycrisis, albo do słownika angielskiego weszło słowo roku w 2022, to jest kryzys permanentny. No i ta liczba kryzysów rośnie zastraszająco. Nie mam czasu szczegółowo tego omawiać, ale w każdym razie
od roku 70, te kryzysy liczone są w setki, podczas gdy okres po II wojnie światowej do roku 70 właściwie kryzysów prawie nie było. Mamy jeden kryzys goni drugi. Ja tutaj wyliczyłam te kryzysy geopolityczny, wojenny, pandemiczny, porządku globalnego i tak dalej. No i te kropki oznaczają, że to nie wszystko. Lista z całą pewnością nie jest zamknięta. Jednym słowem, mamy wielkie rozczarowanie. I to, co zapowiadał zresztą obecny też na wspomnianej już konferencji pan profesor Fukuyama, że koniec historii, czyli znaleźliśmy rozwiązanie, model doskonale pasujący do dobrego kształtowania rzeczywistości. No, ten koniec historii, jak złośliwie podkreśla Harari, wspomniany już tutaj, odroczono. Poproszę następny slajd. Więc powstaje zatem pytanie, no co z tym zrobić? Skoro świat się popsuł, rysunek, powtarzam ciągle na wszystkich swoich wystąpieniach na ten temat, rysunek mleczki, który moim zdaniem świetnie pokazuje, że świat się popsuł i Pan Bóg niesie świat do naprawy, a miara, którą przyjęliśmy, sfetyszyzowaliśmy, jaką jest PKB, produkt krajowy brutto, okazuje się nie tylko niewystarczająca, ale też niekiedy wprowadzająca w błąd, co świetnie ujmuje profesor Wölding, stwierdzając, że każdy, kto wierzy w nieskończony wzrost na mającej fizyczne ograniczenia planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. Sam autor tego cytatu jest ekonomistą, a to jest bardzo nieprzyjemny, to właściwie cytat dla ekonomistów. Ukształtowaliśmy świat, o czym wspominał już pan profesor Hart, świat wielkich nierówności, co profesor Ignacy Sach, zwracam uwagę na imię, określi jako kielich wstydu, czyli taki system, gdzie z tej szampanki spija mała cząstka bogaczy, a dla reszty pozostaje to, co skapnie do nóżki. Następny slajd poproszę, tam będzie troszkę więcej szczegółów. Proszę Państwa, nobliści i nie tylko ostrzegali przed błędami, jakie popełniamy. I to mamy tutaj całą serię. Zachęcam Państwa, bo to są książki wydane między innymi przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Błąd pomiaru poza PKB, to jest profesor Stiglitz i zespół. Złowić frajera, wspomniany już. Kasyno klimatyczne, to już samo brzmi złowrogo profesora Nordhausa, bo do kasyna się łatwo wchodzi, a trudniej wychodzi. I my mamy do czynienia z pewnym kasynem klimatycznym. Gramy z Matką Ziemią w kości. Mamy mit pomiaru, czyli błędy dotyczące podejścia do kształtowania płacy minimalnej. I cała seria książek ostrzegawczych Mariany Mazzucato, Świat się chwieje, Wielki Short i tak dalej, no i książki wspomnianego już Hanna, czyli Społeczeństwo zmęczenia. No ale przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na książkę pana profesora Rubiniego, który ma pseudonim doktor Doom, czyli doktor Zagłada, bo udało mu się przewidzieć kryzys 2008 roku, gdzie mówi o mega zagrożeniach współczesnego świata. A Mariana Mazzucato z kolei pokazuje, jak bardzo się ekonomiczne doradztwo skompromitowało w tych nowych warunkach i opisuje to w książce Wielkie Oszustwo o tym, jak właśnie niewłaściwe doradztwo ekonomiczne niszczy gospodarkę, przedsiębiorstwa i nas wszystkich. Proszę o następny slajd. Więc zachęcam Państwa do lektury tej książki, ale ja chciałam zwrócić uwagę na błąd, który jest bardzo typowy w dyskusji i w ramach teorii ekonomii i o gospodarce, mianowicie błąd pomiaru, błąd polegający na myleniu pojęć, błąd polegający na myleniu wzrostu gospodarczego z rozwojem społeczno-gospodarczym. O tym już pisał wspomniany już pan profesor Ignacy Sachs. Ale to staje się coraz bardziej takim dotkliwym problemem, dlatego że bezrefleksyjna pogoń za wzrostem gospodarczym może prowadzić do
do różnego rodzaju nieprawidłowości. Sam wzrost gospodarczy, jeżeli za tym nie istnieje postęp, nie następuje dostateczny postęp społeczny i ekologiczny, jest dzikim wzrostem gospodarczym. Dlatego pan profesor Hart podkreślał, że ekonomia to nie tylko gospodarka, to jest właśnie, to są właśnie kwestie znacznie szersze obszary. I teraz może być wzrost przyjazny społecznie, ale nieprzyjazny ekologicznie, może być przyjazny może być przyjazny ekologicznie, a nie przyjazny społecznie, jak na przykład poszerzymy obszary Natura i nie będzie tam można budować nowych obiektów czy miejsc pracy, no to wtedy ludzie będą poszkodowani. Więc chodzi o trwały, harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy. To jest taki, gdzie w tych trzech filarach możemy postawić plusy. I niestety to jest bardzo trudne i niestety te początkowe informacje o nieprawidłowościach w świecie pokazują, że nie bardzo nam się to udaje. Te trzy filary można porównać z takim gmachem opartym na trzech ścianach nośnych. Jeżeli którakolwiek jest niedostatecznej wielkości, za mała bądź za wysoka, to cały gmach się chwieje. I mamy do czynienia z chwiejącym się światem, co będzie też na następnych slajdach. Proszę o następne slajdy. I teraz, proszę Państwa, jeszcze wracając już, to prawda, pan profesor świetnie o tym powiedział, ale ja chciałam zwrócić uwagę, że każda dyscyplina ma swój paradygmat, a na paradygmat, czyli wzorzec, składają się trzy elementy. Przedmiot, metodyka, metodologia i zastosowanie w praktyce. I w ekonomii mamy do czynienia właśnie z różnego rodzaju też nieprawidłowościami, zawężaniem właśnie przedmiotu do spraw czysto ekonomicznych, zaniedbywaniem na przykład spraw społecznych, a z kolei w metodologii ta pogoń za modelami matematycznymi, próba upodobnienia ekonomii do matematyki, jeżeli jest bezrefleksyjna, to może prowadzić do też niewłaściwych wniosków i do zawężania dociekań jakościowych. No a zastosowanie wyników w praktyce. Niestety tutaj też mamy do czynienia z nieprawidłowościami różnymi, a nawet noblista, pan profesor Stiglitz, stwierdził, że ekonomia neoklasyczna stała się najbardziej zagorzałą, czyli liderką neoliberalnego kapitalizmu. A przypominam, że liberalizm niejedno ma imię, bo może to być klasyczny, smithowski. Ten ordoliberalizm, a ordo znaczy ład, i neoliberalizm, czyli właśnie ten liberalizm ukierunkowany taki właściwie jako panteon czterech bóstw: wolnego rynku i PKB, prywatyzacji świata finansów, transnarodowych korporacji. I w zasadzie co wszystko to prowadzi do oligopolii. Z tym w ekonomii i w gospodarce jest problem. Proszę o następny slajd. Istotne jest, żeby właśnie odróżniać, bo niekiedy słyszymy, że no wszystkiemu winni liberałowie. Mnie to bardzo oburza, bo liberalizm jest szlachetną ideą i wszyscy lubimy wolność i lubimy, nie lubimy przeregulowania i dyrygowania. Natomiast ten błąd wynika właśnie z nieodróżniania tego, że liberalizm niejedno ma imię. Dlatego warto o tym pamiętać, tym bardziej, że w Konstytucji mamy zapisany w artykule 20 ordoliberalny model społecznej gospodarki rynkowej. To świetnie jest opisane w książce Ekonomia obważanka, gdzie właśnie na pierwszym miejscu się wskazuje na właśnie to mylenie pojęć, że chodzi o rozwój, a nie sam wzrost PKB. Oczywiście wzrost jest potrzebny, ale istotne jest, jaki to jest wzrost. Przecież PKB obejmuje, PKB to jest wartość nowo wytworzona. W największym uproszczeniu to jest zysk plus płace, ale tylko z tego, co przechodzi przez rynek. Ale przez rynek przechodzą i dobra, i antydobra. I stąd nawet prostytucja powiększa PKB, bo tam są zyski i płace, także handel narkotykami. Więc w tym siedmiu postulatach, wszystkich ich nie omówię, jest postulat wyjścia poza PKB. To znaczy
Nie kwestionuje się oczywiście potrzeby istnienia miary, jaką jest PKB, ale sądzę, że jej wynalazca Kuznets się w grobie przewraca, jak widzi, jak nieprawidłowo ta miara jest obecnie wykorzystywana, utożsamiana z jakością życia, a nie zawsze to tak jest. Proszę o następny slajd. I teraz, proszę Państwa, trendy. No mamy ten, tutaj zwracam Państwu uwagę na proroczy cytat z jednego z pisarzy amerykańskich, Campbella, który stwierdził już w latach 50., że optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że jest to prawda. Ten cytat pochodzi z okresu właśnie złotej ery kapitalizmu. No i biorąc pod uwagę tę turbulentność i multiplikację kryzysową, można powiedzieć, że cytat jest no, proroczy. Ten wykres obok globus pokazuje złożoność świata i trudność dostosowania właśnie odpowiednich rozwiązań i regulacji, które miałyby uniwersalny charakter. Dlatego coraz większą rolę zaczyna odgrywać ekonomia kontekstualna, czyli dostosowana do kontekstu. Proszę o następny slajd. No to jest slajd, natychmiast za chwilę dosłownie chciałam prosić o już kolejny, bo to tylko pokazuje te cztery rewolucje, ale jest piąta. Jeszcze na sekundę proszę o powrót do tamtego slajdu. Jest piąta rewolucja, która u wrót. Mamy czwartą, czyli sztuczna inteligencja, ale piąta, która jest, oznacza, że właściwie roboty będą się uczłowieczały i porozumiewały się ze sobą bez udziału człowieka. I to jest niewyobrażalne na razie, ale musimy się na to też przygotowywać. I to pokazuje, no to pokazuje i wyzwania wobec ekonomii jako nauki opisującej rzeczywistość, a ta rzeczywistość tak szybko zmienia, że z opisem mogą być kłopoty, ale też z ekonomią normatywną, która miałaby pokazywać no, jakieś rozwiązania i rekomendacje. Prośba o kolejny slajd. No i proszę Państwa, żyjemy w czasach, które znawca internetu określa no jako niesłychanie turbulentne, ale pokazuje, że Kevin Kelly, że żyjemy w czasach stawania się i wszyscy stajemy się nowicjuszami. Natomiast jest takie nasilające się zjawisko groźnego zadufania, jeśli chodzi o naszą wiedzę. Dwaj autorzy, Sloman i Fehrenbach, piszą o iluzji wiedzy. Wydaje nam się, że mnóstwo wiemy, chociaż jako jednostki wiemy bardzo mało. A Harari wręcz mówi, ja jestem pogrążony w dużo większej niewiedzy niż tamta zbieraczka łowczyni z tej cywilizacji łowiecko-zbierackiej. I chciałam tutaj, no, wszyscy musimy się uczyć, krótko mówiąc, nawet jak coś nam się wydaje bardzo proste, to przeważnie proste nie jest, a już w ekonomii na pewno. Bardzo mi się podobało to, co profesor Hart powiedział o tym, że nie wiadomo, co to jest pieniądz. No to właśnie to pokazuje złożoność tego świata. Natomiast coraz więcej mamy takich tendencji, że tak jak pisze Harari, ktoś, kto prawie w ogóle nie zna się na meteorologii czy biologii, zgłasza propozycję polityki dotyczącej zmiany klimatu i upraw roślin modyfikowanych genetycznie, podczas gdy kto inny wygłasza niezwykle zdecydowane poglądy na temat tego, co należy robić w Iraku albo na Ukrainie, mimo że nie potrafi nawet odnaleźć tych krajów na mapie. Więc tego jest dużo. Wystarczy włączyć radio, żeby się przekonać, że dziennikarka, która jest rusyzyską czy politolożką, poucza prezesa Glapińskiego, co na pewno ma robić i o czym ona na pewno wie, że to, co ona myśli, jest słuszne. Więc przestrzegam zawsze przed takim no, zadufaniem. Raczej filozoficzna zasada, wiem, że nic nie wiem, bardziej przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Prośba o następny slajd. Proszę Państwa, co trzeba, co
w ekonomii normatywnej, ekonomia normatywna, tutaj profesor Kołodko uważa, że sama ekonomia deskryptywna absolutnie nie wystarcza, musi być, po to jest ekonomia, żeby też formułować jakieś rekomendacje, chociaż nie wszyscy się z takim podejściem zgadzają. Otóż w tych dzisiejszych trudnych, złożonych czasach wydaje się, że trzy warunki muszą być spełnione i to są warunki sine qua non, moim zdaniem, które pozwolą na przetrwanie i na doprowadzenie tego, że będziemy mieli z rozwojem społeczno-gospodarczym do czynienia, a nie z dzikim wzrostem. Te trzy warunki to jest optymalne wykorzystywanie potencjału czwartej rewolucji przemysłowej. Optymalne, to znaczy nie za duże, nie za małe, tylko w sam raz, tak żeby ta technologia nie niszczyła naszego człowieczeństwa, nie dochodziło do odhumanizowania. Przed tym już przestrzegali wielcy myśliciele Einstein i inni, że pod wpływem nowych technologii może dochodzić do odhumanizowania i to się dzieje. Więc dlatego trzeba tak wykorzystywać te nowe technologie, żeby przeciwstawiać tym ich ciemnym stronom, bo każda technologia jak nóż, nożem można zabić, nożem można uratować uratować życie, czyli trzeba wykorzystywać dobre strony, a ograniczać ciemne strony. Ale też istotna jest ta lebowska antykruchość, żebyśmy kształtowali antykruchość. Symbolem antykruchości jest hydra, której jak utniemy głowę, to wyrastają jej dwie lub trzy następne. I to więcej jest niż to, co w Unii się mówi resilience, wytrzymałość, to jest coś więcej, a już na pewno więcej niż kruchość, której symbolem jest chińska porcelana albo ciążący na nas wszystkich miecz Damoklesa. Proszę Państwa, niestety świat wydaje się bardziej szedł dotychczas w kierunku kruchości niż antykruchości. O tym, żeby tak było, żeby te dwa warunki były spełnione, przesądzają regulacje. Chodzi o regulacje i zmiany w systemie, ukierunkowanie systemu społeczno-gospodarczego. To pięknie noblista Paul Romer określa, że stwierdza, że ważniejsze są właściwe przepisy, regulacje, recepty niż sam proces coraz większego gotowania. To gotowanie należy rozumieć jak ten pogoń za coraz większym PKB, zyskiem i tak dalej. Zastrzegam, że wzrost PKB jest niewątpliwie potrzebny, zwłaszcza dla krajów mniej zasobnych, ale musi to być mądry wzrost gospodarczy, czyli te recepty są tutaj istotne. Regulacje, instytucje, regulacje to instytucje i to instytucje na wszystkich szczeblach rządzenia i zarządzania. Proszę o ostatni chyba slajd. Proszę Państwa, no krótko mówiąc, świat jest złożony, a żeby to ogarnąć, niezbędny jest holizm. Byłam zaskoczona stwierdzeniem w takim bardzo czołowym czasopiśmie, jakim jest The Economist, ale też czasopiśmie bardzo takim właściwie promującym raczej neoliberalny nurt, że liberalne rządy muszą znaleźć nowe rozwiązania, ścieżkę, która połączy wolność rynkową, otwartość i bezpieczeństwo narodowe. Tak, aby gospodarka oparta, to już jest moje, aby gospodarka oparta o wiedzy równała się gospodarce opartej na mądrości. A więc potrzeba ładu, a ordo znaczy ład, więc może warto sięgnąć do ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej. Oczywiście to jest koncepcja z okresu międzywojennego. Świat się zmienia i koncepcja też musi ulegać modyfikacjom, ale coraz większe jest zainteresowanie tymi właśnie ordoliberalizmem i społeczną gospodarką rynkową. A wspomniany tutaj Grzegorz Kołodko w wywiadzie na swoje 70-lecie, wywiad jego został w Rzeczpospolitej opatrzony takim pod tytułem Wierzę w społeczną gospodarkę rynkową. Tę wiarę wyraża też duński ekonomista, traktując społeczną gospodarkę rynkową jako ratunek, ordoliberalizm i społeczną gospodarkę rynkową jako ratunek na czasy sztormu, a mamy do czynienia z czasami sztormu. Dlatego odsyłam Państwa do wiersza Juliana Tuwima, który nas zachęca do holizmu,
bo fragment tego wiersza pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieholistyczni i ci mieszczanie, ale my też tworzymy ten brak holizmu, przyczyniamy się do braku holizmu. I oto idą zapięci szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. My widzimy oddzielnie PKB, a nie oddzielnie nie widzimy tych dzieci, które mają gorzej niż ich rodzice. No, jeżeli będziemy patrzeć nieholistycznie, to koń padnie, drzewo uschnie, Stasiek umrze ze zgryzoty, a dom się zawali. Ekonomia ma służyć temu, żeby nasza jakość życia była lepsza i żeby następował trwały, harmonijny rozwój, a nie tylko dziki wzrost gospodarczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor za tą niezmiernie ciekawą prelekcję. Drodzy państwo, teraz będzie czas właśnie na dyskusję. Ja pozwolę sobie tą dyskusję otworzyć, zadając pierwsze pytania do naszych prelegentów. Pierwsze pytanie kieruję do pani profesor Elżbiety Mączyńskiej, a mianowicie pani profesor wspomniała o różnych kryzysach, czyli o tak zwanych szokach, które obecnie się wydarzają, pojawiają w ekonomii. Te kryzysy to są właśnie kryzys geopolityczny, kryzys energetyczny, kryzys technologiczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednym z tych kryzysów jest również kryzys demograficzny. I tutaj pytanie jest do pani profesor, jakie szanse i zagrożenia są z tym kryzysem związane? To jest jako jeden przykład, jako jeden z przykładów, który tutaj chciałam tak pogłębić. Ponieważ, jak wiemy, każdy kryzys to nie tylko jakieś negatywne skutki. Każdy kryzys powoduje również, że trzeba również stworzyć nowe ramy, na przykład nowe regulacje, nowe instytucje, nowe programy, które mają właśnie ten problem rozwiązać. Czyli jakie szanse i zagrożenia są związane właśnie z kryzysem demograficznym? Natomiast pytanie do pana profesora Łukasza Harta. Pan profesor też o wielu wątkach w ekonomii mówił. Jednym z takich wątków była ekonomia edukacji. I tutaj, panie profesorze, jakie wyzwania stoją przed tak zwaną ekonomią edukacji i jakie rozwiązania by pan zaproponował? O głos proszę panią profesor Mączyńską jako pierwszą. Proszę Państwa, no to jest pytanie, odpowiedź, żeby dać szczegółową, to potrzebny byłby prawie cały wykład, ale to jest problem, jeden z najbardziej trudnych problemów świata. Mamy do czynienia z taką asymetrią. Zawsze to tak jak na huśtawce, jak z jednej strony posadzimy małe dziecko, a z drugiej strony bardzo 100-kilogramowego obywatela, to jasne, że dziecko wykatapultuje. To znaczy, i tak świat wysoce niezrównoważony staje się światem chwiejnym. I ta chwiejność świata wynika tak, przejawia się także w tym, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o zjawiska demograficzne. Otóż z jednej strony mamy wysoki przyrost naturalny w krajach biednych, w których pogarszają się warunki funkcjonowania, a z drugiej strony gwałtownie postępujący proces starzenia się krajów bogatych. W bogatych krajach oferta jest bardzo bogata. Obrastamy w tłuszcze materialne. Obrastamy w tłuszcze materialne, stajemy się coraz bardziej ociężali i wygodni, i w związku z tym migają światła rozmaitych możliwości, a dzieci stają się przeszkodą w takich warunkach. Tak przynajmniej są niekiedy postrzegane. Jednym słowem, przyrost naturalny w bogatych krajach jest słaby. Dzietność kobiet w bogatych krajach jest niska i w wielu krajach bardzo, bardzo obniżająca się. No wystarczy powiedzieć, że w bogatej Korei Południowej wskaźnik dzietności jest 0,8. To znaczy, że na jedną kobietę niecałe jedno dziecko przypada, jak to absurdalnie brzmi. A po to, żeby nas nie ubywało, potrzebny byłby wskaźnik 2,1. Więc i teraz, jeżeli społeczeństwo się starzeje, to jest to wielki problem dla budżetu, dla finansów, wielkie wyzwanie i dla ekonomii, i dla gospodarki. I po to, żeby
jakoś radzić sobie z tym problemem? No, tak jak powiedziałam, te trzy warunki. Sztuczna inteligencja w krajach bogatych może, ale to jest proces, nie od razu, ale w każdym razie może być remedium na brak rąk do pracy. Postarzenie się społeczeństwa i niska dzietność oznacza, że po prostu no, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, a za mało się rodzi dzieci, więc ubywa ludzi w wieku produkcyjnym. Ale czyli sztuczna inteligencja, ale do tego też są potrzebne regulacje, o których wspomniałam. Niestety traktuję tę sytuację demograficzną, przynajmniej w Polsce, jako taki przejaw braku kultury myślenia strategicznego. Demografia to jest bardzo mało atrakcyjny obszar dla polityków, a w polityce jest terror cyklu wyborczego, a cykl wyborczy to 4 lata. Wobec tego mało skłonni są politycy zajmować się tym, czy się rodzą dzieci, a jak się rodzą, to czy one będą produktywne dopiero za 20 czy za 20 kilka lat, a więc już wtedy, kiedy politycy nie będą z tego mieli żadnych profitów w sensie politycznym. I to jest zanik kultury myślenia strategicznego sprawia również, że mamy do czynienia z takimi bardzo dużymi nierównowagami w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, czyli są obszary wymierające i są obszary, gdzie jest coraz bardziej tłoczno. Warszawa jest takim obszarem. Ludzie się przenoszą do Warszawy. To też nie sprzyja dzietności, dlatego że trudniejsze warunki, jakie są w takich dla ludzi, którzy przemieszczają się ze swoich rodzinnych miejsc, nie zachęcają, brak ciągłości wielopokoleniowej, no, a równocześnie to, że świat daje tyle możliwości rozrywki, bogacenia się i tak dalej, to wszystko nie skłania do rodzenia dzieci. Czyli odsyłam Państwa do raportów Instytutu Pokolenia. Wszystkie te raporty znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Pokolenia, gdzie dokładnie te kwestie są opisane. Samotność, demograficzne nieprawidłowości i to, dlaczego kobiety tak coraz trudniej im przychodzi się decydować na posiadanie dzieci w ogóle albo większej liczby dzieci. A to jest trudny problem dla gospodarki. Bardzo dziękuję pani profesor za tą odpowiedź na pytanie. A teraz proszę o odpowiedź na pytanie już wcześniej postawione pana profesora Łukasza Harta. Bardzo dziękuję. Tak, ekonomia edukacji zajmuje się różnymi uwarunkowaniami funkcjonowania samego systemu edukacji, ale ja może o tym nie będę mówił, ale ekonomiści zajmują się kwestią edukacji no, w różnych kontekstach, między innymi w kontekście kapitału ludzkiego, tak? To znaczy, to jest jasne i to wynika z wielu badań, tak, że ludzie lepiej wykształceni, o lepszych umiejętnościach i tak dalej, i tak dalej, no są bardziej produktywni, tak? Czyli kapitał ludzki obok tego kapitału, prawda, nie wiem, materialnego, maszyn i urządzeń jest po prostu bardzo istotny, jeśli chodzi o budowanie po prostu gospodarki. I zwrot z tego kapitału, też my jako ekonomiści potrafimy to mierzyć, tak? To znaczy możemy po prostu mierzyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki. Ludzie, którzy są właśnie lepiej wykształceni i ich umiejętności też są wysokie i oczywiście też dostosowane do tego, czego oczekuje rynek, no zarabiają po prostu więcej, tak? I też ekonomiści zajmujący się edukacją, ale myślę, że wszyscy ekonomiści, nie tylko ci od edukacji, no mówią wyraźnie, prawda, że nakłady na szkolnictwo, też szkolnictwo wyższe, to są po prostu inwestycje, tak? To nie są koszty. Nie, to jest po prostu inwestycja w przyszły wzrost gospodarczy. Znowu, dlaczego to jest tak ważne? Tutaj odniosę się do tego, o czym mówiła pani profesor Mączyńska przed chwilą. No, jeśli mamy kryzys demograficzny, jeśli kurczy się zasób rąk do pracy, no to co trzeba robić? No to trzeba po prostu inwestować we wzrost wydajności pracy, prawda? Między innymi poprzez inwestycje w kapitał ludzki. No nie tylko też w automatyzację, ale jeśli automatyzacja, to też muszą być osoby, które potrafią, że tak powiem,
z tych nowych urządzeń, nowych możliwości korzystać. Badań bardzo dużo w tym momencie prowadzi się w ramach ekonomii edukacji. Ja tylko zasygnalizowałem pewien taki wycinek, prawda? Edukacja, a kapitał ludzki, a rozwój gospodarczy to oczywiście jest szerszy. No, wiele więcej problemów badają ekonomiści zajmujący się edukacją. Tak krótko tyle. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No i teraz oddaję już głos publiczności. Widzę, że pan doktor Aleksander Ostapiuk zgłasza się. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry. Słychać mnie, mam nadzieję. Tak, Tak, słychać. tak. Dobra, to miałbym pytanie w sumie do Łukasza i jego prezentacji. Bardzo taka szeroka prezentacji, więc do wielu rzeczy można się odnieść. Jak rozumiem, twoim celem było pokazanie, że ekonomia jest bardzo szeroką nauką i zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Ja się zastanawiam, czy jednak tego nie było troszeczkę, nie było, zabrakło tutaj jakiegoś uporządkowania, bo zaczynałeś od tego, że to jest nauka o gospodarce, ograniczone zasoby, później był Friedman, później Robbins, czyli najszersza definicja, później była pieniądze, później, że to jest modelowanie. Ja się zastanawiam, czy nie przydałoby nam się tutaj w jakiś sposób prowadzić jakąś taksonomię, tak? Czyli czy ekonomia jest definiowana poprzez obszar, czy jest definiowana poprzez metodologię. I moje pytanie do ciebie a propos tego to jest, czy widzisz, że te wszystkie jak gdyby sposoby, jak można opisywać ekonomię, są jak gdyby równoważne, czy może uważasz, że jest jakaś hierarchia? Czyli chodzi mi tutaj o stanowisko filozofa Lawsona, który mówi, że ekonomia to jest zamknięty system, tak? Że zajmujemy się wieloma rzeczami, ale to wszystko jest zbudowane na modelu dedukcyjnym, tak? Gdzie mamy atomy i w taki sposób postrzegamy rzeczywistość. Więc jestem ciekawy, co sądzisz na ten temat. Czy jest jakaś hierarchia, która wyróżnia tą ekonomię, czy też nie? Kolejna rzecz, i to wydaje mi się dość ciekawe, że mówiłeś o bardzo wielu rzeczach i w różny sposób klasyfikowałeś ekonomię, bo były też szkoły ekonomii, a zabrakło u ciebie takiej definicji podejścia socjologicznego, czyli można powiedzieć, że ekonomia to to, czym zajmują się ekonomiści. Tak? I tutaj moje pytanie do ciebie, czy rzecz, bo z tej perspektywy, którą ty opisywałeś, wynika, że ekonomia zajmuje się wszystkim. Tak? Jest bardzo szeroką, interdyscyplinarną nauką. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jakie artykuły są publikowane w najlepszych czasopismach, to wydaje mi się, że ta różnorodność nie jest już tak duża. Czyli powoływałeś się tutaj na Sedlacka, była ekonomia polityczna, były, że wartości są ważne. I jasne, tak, to jest analizowane, bo to jest bardzo, to jest nisza w ekonomii. Tak? Jeżeli popatrzymy, jak wygląda najlepsze czasopisma, tak? Najlepsze, najczęściej cytowane, to są niszowe zagadnienia, którymi ekonomiści nie do końca się zajmują. Tak? Więc moje pytanie tutaj do ciebie jest takie, czy jednak nie jest tak, że w tej ekonomii jest jakiś rdzeń i ten rdzeń niekoniecznie zawiera w sobie tą etyczność, zawiera, nie wiem, ekonomię szczęścia i tak dalej, i tak dalej. I żeby już dokończyć, wydaje mi się, że to jest połączone, bo mówiłeś tutaj o tej interdyscyplinarności. Dla mnie to troszeczkę zabrzmiało, jakby takie marzenie, nie wiem, starszej szkoły historycznej się spełniło, albo Veblena, że jesteśmy super szeroką, ewolucyjną nauką, że jesteśmy jak socjologia, psychologia, wszystko, tak? Wszystkim jesteśmy. Natomiast czy rzeczywiście tak jest? Ja bym może tobie zadał pytanie, teraz mi przyszło do głowy, czy nie lepiej byłoby definiować ekonomię poprzez to, czym ekonomia nie jest? Czyli na przykład popatrzeć, czym jest i jak się zajmuje i jak działa socjologia, jak działa psychologia, jak działa antropologia i zobaczyć, czy my jako ekonomiści czym się od nich nie różnimy. I to może pytanie do ciebie, czy uważasz, że się czymś różnimy, tak? Czy ekonomia czym się różni od socjologii, psychologii, antropologii, czy może jesteśmy wszyscy dzisiaj tak interdyscyplinarni, że tych żadnych różnic nie ma? I takie na koniec małe pytanie, bo nie wiem czemu, a mnie to bardzo zastanawia, poświęciłeś aż 3 minuty na Miltona Friedmana i jego ołówek, tak? W sensie, no tutaj wziąłeś ten spontaniczny ład, tak? Spontaniczny ład. Natomiast czemu nie wziąłeś z drugiej strony, nie wiem, Oskara Langego, tak? I to, że koordynujemy ekonomię. Czy to było, wynika z tego, że uważasz, że ekonomia właśnie jest zbudowana na jakimś indywidualizmie i z tego wynika ten spontaniczny ład, czy po prostu akurat to wybrałeś, bo to wybrałeś? Dobra, dzięki wielkie. Bardzo dziękuję i pana, proszę pana profesora Łukasza Harta o odpowiedź. Ja od razu powiem, że ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na te wszystkie pytania, które zostały postawione, tym bardziej w jakimś ograniczonym czasie, ale bardzo dziękuję i do kilku kwestii się odniosę. Oczywiście przepraszam z góry za pewne uproszczenia. Używając nieco metaforycznie pojęcia rdzenia, tu nie chcę gdzieś tam do Lakatosza iść, jakoś tutaj wprowadzać takiego można nazwać filozoficznego dyskursu pomiędzy nami,
To tak, ekonomia jest nauką, która ma pewien twardy rdzeń, tak? To nawet w takim aspekcie socjologicznym, społecznym, to co ty mówiłeś, prawda? Dobra, zobaczmy, co jest publikowane w najbardziej uznanych, prestiżowych czasopismach, prawda? No jednak, i tu masz rację, tak? Ten zakres przedmiotowy i też jeśli chodzi o metody wykorzystywane przez autorów tych najlepszych artykułów, w tych najlepszych czasopismach, tutaj takiego zróżnicowania i pluralizmu wręcz dużego nie ma. No co to jest takiego istotnego w tym ekonomicznym szkiełku i oku, w tym takim właśnie ekonomicznym punkcie widzenia? To jest optymalizacja, prawda? To jest optymalizacja przy oczywiście różnych warunkach ograniczających, tak? Czyli maksymalizuje swoją użyteczność, no ale mam ograniczenie budżetowe, które jednak mnie jakoś hamuje, tak? Hamuje moje możliwości konsumpcji. Optymalizacja, efektywność i jednak równowaga. Ja wiem, że dzisiaj są różne modne te nurty heterodoksyjne, bardziej ewolucyjne, gdzie generalnie no to pojęcie równowagi próbuje się gdzieś wyrzucić, prawda, no bo system jest tak złożony, że tej równowagi tak naprawdę nigdy nie osiąga, ale efektywność, optymalizacja, równowaga, wydaje się, że to są takie trzy słowa, które gdzieś określają to, co można byłoby nazwać tym głównym rdzeniem ekonomii. Twoje kolejne bardzo ważne pytanie to jak definiować ekonomię, tak? Czy przez pryzmat, nie wiem, metody, prawda? Czy przez pryzmat obszaru, którym zajmuje się ekonomia? To jest trudne pytanie. Wydaje mi się tak, że jeśli mielibyśmy na nie jednak jakoś próbować odpowiedzieć, to ekonomia naprawdę jest aplikowana do wielu różnych zadziwiających obszarów dzisiaj i te trzy pojęcia, optymalizacja, równowaga, efektywność są tam używane. Dam Państwu przykład, być może niektórzy słyszeli, często ten przykład podaję, kiedyś recenzowałem pracę z zakresu ekonomii religii, prawda, gdzie była rocznica Soboru Watykańskiego II, gdzie autor pracy modelem ekonomicznym wyjaśniał treści konstytucji Soboru, prawda, i w tym modelu ekonomicznym byli ojcowie Soborowi, którzy mieli funkcję użyteczności, liczba wiernych nam czy w ich diecezji i tak dalej, prawda. Doktryna Kościoła była takim wektorem, który miał maksymalizować, że tak powiem, użyteczność tych poszczególnych kardynałów, taki dynamiczny model Hotellinga. No dobra, no. Taka jest ekonomia, tak? Oczywiście ktoś powie, że to jest jakiś absurd, prawda? Analizować w taki sposób kształtowanie się nauki Kościoła, no ale ci ojcowie soborowi dokonywali pewnych wyborów, prawda? Skoro ekonomia jest nauką o ludzkich wyborach, to być może aż tak daleko też można iść. Oczywiście pewnie gdzieś jest jakaś granica i oświetlając dany problem z innych perspektyw też może więcej możemy tego przedmiotu badawczego oświetlić. Dlaczego pokazałem Miltona Friedmana? Przyznam się, że te 3 minuty ołówku, one moim zdaniem dobrze pokazują ten jeden z fundamentalnych problemów czy zjawisk, które my jako ekonomiści próbujemy w sumie od wieków wyjaśnić, prawda? Czyli kształtowanie tego spontanicznego porządku. No, oczywiście, gdyby to był wykład, prawda, dłuższy, to oczywiście sięgnąłbym do Langego i tak dalej, i tak dalej, ale tak czy inaczej wydaje się, że to też jest jakiś taki sposób na definiowanie właśnie tego jednego z ważniejszych problemów, przed którym stoi ekonomia. Ja bym chyba skończył w tym momencie. Pewnie będziemy dalej gdzieś tą dyskusję jeszcze prowadzili, ale też, żeby dać możliwości innym osobom zabrania głosu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze za odpowiedź na tak wiele pytań, które postawił właśnie pan doktor Aleksander Ostapiuk. A teraz chciałam zaprosić pana profesora Piotra Łasaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego o zadanie pytania. Bardzo dziękuję pani profesor. Szanowna pani profesor, panie profesorze, bardzo dziękuję również za ciekawe, inspirujące wystąpienia dotyczące właśnie tego, jak my gospodarujemy jako ekonomiści, jak koncentrujemy się na najlepszym zaspokajaniu naszych potrzeb, ale też negatywnych aspektach tego gospodarowania. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na tytuł jakby tego dzisiejszego naszego spotkania, mianowicie współczesne wyzwania ekonomii w epoce szoków. I mam taką smutną refleksję, że my bardzo często
uczymy się po fakcie. To znaczy, oczywiście mógłbym tutaj też przytoczyć szereg przykładów z tego obszaru, którym ja się najbardziej zajmuję, czyli finansami. Mieliśmy cały szereg różnego typu kryzysów, ale wszystkie reakcje i regulacje zazwyczaj są dopiero po fakcie i uczymy się po fakcie. Ale jakby moje pytanie do pani profesor, ale również do pana profesora o taką refleksję. Ono dotyczy w większym stopniu tego, co jest obecnie dla nas największym wyzwaniem, i mam takie wrażenie, że bardzo mało poświęcamy uwagi tej problematyce, ale zwrócił na tą problematykę uwagę nie tak dawno pan profesor Alojzy Nowak. Mianowicie w pierwszej kolejności mam na myśli ekonomię wojny. To znaczy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że Keynes bardzo dużą część swojego dorobku i w ogóle jakby jego poglądy kształtowały się w trakcie wojny i przede wszystkim skoncentrował się na gospodarce w czasie wojny. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy z jednej strony mamy gorącą wojnę i coraz więcej sygnałów mówiących o tym, że po prostu ta wojna się zbliża. I to jest ten, moim zdaniem, nasz współczesny szok. A z drugiej strony, w takim ujęciu geopolitycznym, obserwujemy rzeczywiście zmianę globalnego układu sił, i ja bym tutaj jednak postawił taką tezę, że to nie chodzi tylko o to, że Chiny czy inne kraje staną się jeszcze większymi gospodarkami, ale po prostu, że naprawdę może być bardzo duże przesilenie. Więc chciałbym właśnie tutaj w tym kontekście poprosić o taką refleksję panią profesor, pana profesora. Jak państwo uważacie, czy w tym momencie rzeczywiście my jako ekonomiści koncentrujemy się na pewnych długofalowych procesach, co jest oczywiście słuszne. W pełni podzielam te poglądy, no bo to jest racjonalne. Ale z drugiej strony bardzo często pewne szoki nas zaskakują i trzeba zwrócić uwagę, że gdybyśmy mieli skoncentrować się bardziej na kwestiach gospodarki czasu wojny, to przykład Stanów Zjednoczonych z okresu II wojny światowej pokazuje to, że to była zupełnie inny rodzaj ekonomii. Tam nie chodziło o wolny rynek, zupełnie inne procesy były istotne. I pytanie jest takie, czy my rzeczywiście jako ekonomiści zdajemy sobie sprawę z wagi tego, z konieczności dostosowania. I właśnie, czy tutaj nie powinniśmy jednak troszkę bardziej aktywnie zajmować się tym problemem, po to, żeby po raz kolejny nie uczyć się dopiero po fakcie, bo w tym przypadku zagrożenie, wydaje mi się oczywiście, że globalny kryzys finansowy był dużym zagrożeniem, ale to zagrożenie, które teraz rysuje się gdzieś tam na horyzoncie, jest równie ważne. Chciałem właśnie tutaj poprosić panią profesor, pana profesora o odniesienie do tej refleksji. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za pytanie. Pytanie jest fundamentalne. Nie wiem, czy jest na nie odpowiedź w ogóle, ale to pytanie też się wiąże z tymi pytaniami, które Państwo na czacie zadają, bo zadają Państwo pytania o właśnie migrację, o problemy związane z naporem imigrantów na kraje bogate i tak dalej. To jest wielki, skomplikowany problem. Ja w ogóle uważam, ale to jest wyłącznie moja opinia, że wojny oznaczają klęskę ekonomii i ekonomistów. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na gdybyśmy uruchomili wyobraźnię i popatrzyli na to, jak by wyglądał świat, gdyby nie było wojen i zniszczeń, to można by było powiedzieć, że wojny w sensie holistycznym są czymś tragicznie nieracjonalnym także z punktu widzenia ekonomicznego. Ktoś zaraz powie, jak to? Przecież przemysł zbrojeniowy, zatrudnienie i tak dalej. Są kraje, które się bogacą dzięki wojnom. A równocześnie dzięki wojnom następuje modernizacja, bo jak się coś zburzy, to się wybuduje coś nowego. Ja tutaj odsyłam do metafory zbitej szyby, znanej w ekonomii metafory zbitej szyby, kiedy chuligan zbije szybę
piekarzowi, to traci na tym krawiec, bo piekarz musi pieniądze, które przeznaczył na garnitur, przeznaczyć na naprawę szyby. Więc wojny pokazują te właśnie asymetrie i one są następstwem asymetrii i błędów w tym harmonijnym, trwałym rozwoju społeczno-gospodarczym. Teraz, czy my, ekonomiści, co powinniśmy zrobić? No wiadomo, profesor Kołodko napisał książkę Wojna i pokój i wcześniej Świat w matni, gdzie się całkowicie opowiada przeciwko zbrojeniom, ale to jest oczywiście idealistyczne podejście. Natomiast z całą pewnością my, ekonomiści, powinniśmy pokazywać asymetrię świata, bo asymetrie prowadzą do wojen. Profesor, ja recenzowałam książkę pana profesora Klera pod tytułem Przesilenie cywilizacyjne i jego następstwa i w recenzji, która zresztą została wysłana do wydawnictwa i potem jeszcze nawet opublikowana, powiedziałam, że profesor się myli, że każdy przełom cywilizacyjny musi prowadzić do wojny. Ale później musiałam to odwołać. W gruncie rzeczy to, co się dzieje dzisiaj i te nasilające się ogniska wojenne wszędzie, chyba ja przynajmniej za swojego życia nie przypominam sobie, żeby było aż tak źle pod tym względem, aż tak wiele ognisk zapalnych było, tak trudnych, to jednak to ma podłoże związane z przesileniem cywilizacyjnym, tym bardziej, że nowe technologie umożliwiają różne nowe technologie, także wojenne, i to jest dość dla ludzi niebezpieczne. Czyli rolą ekonomistów jest dążenie do świata harmonijnego rozwoju. I tylko harmonijny rozwój może złagodzić te bodźce, ograniczyć te bodźce, które prowadzą do wojen. Ktoś zadał na czacie te pytania do mnie, są takie bardzo, bardzo, no, bardzo inspirujące, bo państwo mówią, że ktoś pisze, że zamiast dbać o demografię, martwić się, że nie rodzą się dzieci w krajach bogatych, to trzeba zatroszczyć się o dzieci w krajach biednych. I to jest właśnie kwestia właśnie harmonijnego rozwoju, takiego, który by nie dopuszczał do tych napięć, tej nierówności i to w sensie globalnym, nie tylko w sensie krajowym. Jeszcze raz podkreślam, że jeżeli ekonomiści nie zadbają o harmonijny, zrównoważony rozwój, to będą wojny. Wojny o wszystko. Wojny także, no to, że bogate kraje wysyłają śmieci do krajów biednych, to przecież to jest absurd z punktu widzenia z punktu widzenia interesów nas wszystkich, matki ziemi, natury, a jednak tak się dzieje. Czyli dlaczegoś, no, w pewnym sensie wykorzystuje się biedę biednych po to, żeby jeszcze bardziej im zaszkodzić. My też niestety doświadczyliśmy tego przejmowania śmieci od krajów bogatych. Czyli widzę tutaj, no, oczywiście, że to jest proces. Gdyby ekonomiści mieli zaczarowaną jakąś różdżkę i mogli spowodować, żeby wojen nie było, to by było cudownie, tylko niestety tak nie było, nie jest, nie będzie. Więc jedyne, co możemy robić, to w ramach procesu dążenia do tego, żeby rozwój był harmonijny i trwały, i rozwój z uwzględnieniem edukacji i jakości życia ludzi, a nie bezrefleksyjna pogoń za PKB i zyskami. Bardzo dziękuję panie profesor i pana profesora. Teraz Tak, proszę. tak. Takie trzy uwagi. Bardzo dziękuję panu profesorowi Łaskowi za to pytanie o wojnę i o ekonomię wojny. Mamy taką dziedzinę ekonomii jak ekonomię konfliktu, prawda? My generalnie w tych neoklasycznych modelach, jak mamy model przedsiębiorcy, to zakładamy, że pewne dobro można posiąść, wytwarzając to dobro, to mamy technologię i oczywiście ograniczenie zasobów, prawda? Ale my możemy ten model zdeizolować i na przykład dodać technologię konfliktu, prawda? Że wtedy wybór jest pomiędzy tym, czy wyprodukować, czy na przykład zawłaszczyć, prawda? Poprzez konflikt.
A konflikt też ma koszty dla dwóch stron. Dobra, to jest pierwsza uwaga. Wydaje mi się, że być może te nasze modele też warto byłoby o ten element konfliktu, nie tylko wojny, po prostu uzupełnić i są takie prace. Druga uwaga, gdzie tutaj może być ekonomia użyteczna? Ta dziedzina ekonomii w tym kontekście rozwijała się zresztą bardzo mocno podczas zimnej wojny, tak? To znaczy, jeśli mamy kwestie, prawda, Rosja, Ukraina, Turcja, równowaga strategiczna, taktyczna broń nuklearna i tak dalej, co się może zmienić, jaki powinien być finalnie, daj Bóg, traktat pokojowy, żeby to była stabilna równowaga, prawda, nasza, mówiąc językiem teorii gier, no to właśnie jest teoria gier, prawda? Ona też pozwala nam modelować, tak, i w bardzo ciekawy sposób, też dawać bardzo ciekawe sugestie dla tych, którzy właśnie osiąganiem różnych porozumień pokojowych się zajmują. To jest druga uwaga. I trzecia, teraz już nawiązując do tego, o czym mówiła pani profesor Mączyńska, mi się wydaje, że to, co się dzieje, powinno gdzieś tutaj prowadzić do troski o odporność. Odporność instytucji i troski o odporność państwa, tak? To też przecież pojawiło się przy okazji pandemii koronawirusa, prawda? Okazało się nagle, że substancje aktywne do leków, do farmaceutyków nie są wytwarzane praktycznie w ogóle w Europie, tylko musimy je z Chin i Indii importować. To było korzystne, bo to były bardzo tanie produkty, dzięki temu mieliśmy niską dynamikę cen leków w Europie i tak dalej, ale być może, i to znowu jest wybór, być może warto więcej zapłacić za farmaceutyki, ale żeby one były tu wytwarzane, bo w razie na przykład wojny to jest dużo bezpieczniejsza sytuacja niż polegać na imporcie z Indii czy z Chin. Oczywiście będziemy musieli za te farmaceutyki więcej zapłacić i tu znowu jest wybór. Tak więc mi się wydaje, że kwestia odporności też państwa i instytucji jest tutaj bardzo istotna. Temat rzeka, ale bardzo dobrze, że tutaj się w naszej dyskusji pojawił. Dziękuję. Ja jeszcze pani przewodnicząca, pani moderator, pani profesor, bo państwo piękne uwagi formułują na czacie, bo pytanie jest, czy rynek podoła tym, czy wolny rynek podoła tym wyzwaniom, przed którymi staje świat. Ja zawsze powtarzam, że wolny rynek nie ma wrogów, ale wolny rynek ma wiele ofiar. Wolny rynek nagradza najsilniejszych, a jak nagradza najsilniejszych, to siłą rzeczy zabija mechanizm konkurencji i z natury tworzą się oligopolistyczne konstrukcje, które nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem, czyli jakby ma autodestrukcję, mechanizm autodestrukcji jest montowany w wolny rynek. I dlatego w tym, to zresztą Państwo też piszą i bardzo dziękuję za te uwagi na czacie, że sam Smith zwraca uwagę, że wolny rynek nie wszystko rozwiąże. I to niestety jest zaniedbywane w prezentacji dorobku Smitha. Wykrzywiana jest niemiłosiernie ta jego teoria. My na łamach biuletynu pisaliśmy o tym i to nas kosztuje. Proszę Państwa, cały problem imigracyjny, który mamy, to jest problem nierównowagi we współczesnym świecie, nierównowagi rozwoju, że świat ukierunkowany był na wyzysk. Pogoń za szybkimi zyskami, bez względu na następstwa klimatyczne i inne. I w związku z tym mamy napór imigracyjny i on będzie się zwiększał, dlatego że pustynniejące obszary uniemożliwiają normalne życie, a bieda z tym związana sprawia, że ludzie, co jest naturalne, szukają lepszych rozwiązań. I jeżeli my, ekonomiści, nie zadbamy o reguły, o ten trzeci element, o którym wspomniałam, połączeniu z tymi dwoma poprzednimi, czyli antykruchość i optymalne wykorzystanie nowych technologii, i nie zadbamy o to, i to w skali globalnej, to wymagany byłby jakiś ogólnoświatowy ruch ekonomistów na rzecz zmiany systemu, na rzecz zmiany po prostu systemu. Ktoś zapytał w czacie, czy w ogóle jest możliwa zmiana systemu. Niestety wiele się o tym pisze, nawet The Economist o tym pisze, Financial Times, no najbardziej Biblię kapitalizmu, piszą, że trzeba wreszcie skończyć z tym pogonią za zyskiem bezrefleksyjną i trzeba doprowadzić do lepszej redystrybucji dochodów, podatków. Financial Times, proszę Państwa, apelował w 2022 roku o to, żeby bardziej opodatkować
tych najbogatszych, a Davos tegoroczne znowu najbogatsi błagają, żeby ich bardziej opodatkować. Czyli myśmy stworzyli jakiś system, który przeczy logice, takiej holistycznej logice, nie logice ukierunkowanej na bezrefleksyjny wzrost zysku. Ukształtowaliśmy społeczeństwo Rottweilerów i syndrom Botaniego, bo tanio. Te łańcuchy dostaw, antybiotyki wszystkie do Azji, chipy do Azji, bo tanio, bez rachunku kosztów i efektów zewnętrznych. To jest klęska ekonomistów, bo w ekonomii jest miejsce na rachunek kosztów i efektów zewnętrznych, a na praktykę to się nie przełożyło. Bardzo dziękuję pani profesor za to uzupełnienie i również przyłączam się do tych podziękowań dla wszystkich, którzy na czacie komentują, zadają pytania, ale tutaj mamy jeszcze jeden głos, ostatni już, który w tej debacie będzie zadany. Pytanie od pana Marka Gołębiowskiego. Bardzo proszę, panie Marku. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za tę prezentację. Powiem szczerze, że mi się te prezentacje podobały. Tak, bo u profesora Harta było bardzo ciekawe zwrócenie interdyscyplinarności ekonomii. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Tak, pani profesor Mączyńska mówiła o antykruchości, tak, więc to jest też bardzo istotne. Ja bym chciał zadać bardzo proste pytanie, tak, biorąc pod uwagę jedno założenie. Zajrzałem na stronę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na dział bestsellery w książkach. I znalazłem, że jedną z najbardziej popularnych, albo najbardziej popularną, bo znajduje się na pierwszej pozycji, jest książka pod tytułem Złowić frajera, ekonomia manipulacji i oszustw. Tak? Więc tutaj wydaje mi się, że jest to pewne wyzwanie, tak? No bo to ludzi interesuje, tak? Ekonomia jest interdyscyplinarna, tak? A jest interdyscyplinarna dlatego, że problemy, z którymi się spotykamy, z którymi ludzie się spotykają, no są skomplikowane, tak? I żeby zrobić te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, no to musimy być bardziej, że tak powiem, słuchani przez ludzi, którzy na co dzień podejmują decyzje, a żeby to zrobić, tak? No to fajnie jest opierać na tym, co ich interesuje. I to jest właśnie ta antykruchość, o której mówiła pani profesor Mączyńska, tak? No bo nie możemy nikogo, że tak powiem, zmusić do tego, żeby on się interesował ekonomią, tak, żeby zaczął mądrze myśleć, tak? Ludzi musimy tym zainteresować, żeby ekonomia była ciekawa. I pytanie jest następujące. Jakie jest największe wyzwanie z państwa punktu widzenia, z doświadczenia, jeżeli chodzi o to, dlaczego ekonomia jest coraz mniej ciekawa dla obywateli, tak? Dlaczego jest coraz mniej ciekawa? I jak zrobić, żeby była bardziej ciekawa? Bo wtedy, jak będzie bardziej ciekawa, to będziemy mogli mieć większy wpływ na to, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, tak, ja rozumiem, że pyta pan o ekonomię jako naukę, tak? Dlaczego jest mniej ciekawa? Tak, no. I wie pan co? Ja tu mam wątpliwość, to znaczy nie wiem, jak ja patrzę i na studentów, ale też jak patrzę na uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którą Polskie Towarzystwo Ekonomiczne już od lat prowadzi, to kilka tysięcy osób uczestniczy, licealistów rocznie w naszych zawodach. Jak patrzę też na to, jakim zainteresowaniem cieszą się, nie wiem, różne podcasty ekonomiczne, wideo podcasty, to ja nie wiem, czy tak można byłoby tak obronić taką tezę, że ludzie się coraz mniej ekonomią interesuje ją. Ja postawiłbym nawet chyba tezę nieco przeciwną. To trochę to jest to, o czym profesor Mączyńska mówiła, tak? To znaczy, że my wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi, że taka dogmatyczna ekonomia ukierunkowana tylko na maksymalizowanie tempa wzrostu PKB, no to jest droga w dużej mierze donikąd, tak? Wszystkie te kwestie związane ze zmianą klimatu, nierówności, to ten slajd, który pokazałem, jak zobaczyłem to badanie Raya Chettiego w Science, no to jest przygnębiające, tak? Że kiedyś no to pokolenie, każde nowe pokolenie, prawda, w Stanach Zjednoczonych średnio rzecz biorąc było bogatsze od poprzedniego, prawda? A teraz nie, tak? I to jest niesłychane, jak te drabiny awansu zostały powciągane, prawda? I bez sięgnięcia do ekonomii, bez pokazania w ogóle tego, tak? Bo
to badanie trzeciego, to nie jest taka banalna metodologia, to nie jest tak łatwo takie dane po prostu uzyskać, ale to pokazuje fundamentalną zmianę, tak? No, która powoduje wzrost nierówności, a wiemy, do czego prowadzi wzrost nierówności. Ja bym tak powiedział, znowu, nie mam, przyznam się, tutaj jakichś takich danych przed sobą, nie, socjologicznych, sondażowych, które mogłyby jakoś zmierzyć to zainteresowanie ekonomią, ale też w tym roku mamy, właśnie w tym roku mamy, przepraszam, rok edukacji ekonomicznej, gdzie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest jednym z kluczowych partnerów takiej szerokiej koalicji na rzecz edukacji ekonomicznej, bo tutaj się z panem akurat zgodzę, że pewnie warto, żeby jeszcze bardziej ludzie się interesowali ekonomią, prawda, że mieli wiedzę o podstawowych prawidłach, użyję takiego specjalnie słowa, żeby też lepiej funkcjonować w życiu codziennym. No i też temu ma służyć ten rok edukacji ekonomicznej. Co więcej, przecież w liceum mamy teraz ten nowy przedmiot, będzie też możliwość zdawania matury za jakiś czas, tak więc no, siłą rzeczy te treści ekonomiczne będą wchodziły też do kształcenia na poziomie średnim, a to trochę tutaj no, patrzę sam na siebie, to też trochę ode mnie, od nas, od środowiska ekonomicznego będzie zależało też, jaka będzie jakość tej edukacji ekonomicznej, prawda, i w szkołach, i w przestrzeni publicznej. Dobrze, już tyle. Dziękuję. Ja bym jeszcze tutaj dodała, bo pan pytał o frajera, dlaczego, że to jest hit. No rzeczywiście to jest hit. Proszę państwa, ja się czuję współwinna, bo to z mojej inicjatywy jako prezes, jak przeczytałam po raz pierwszy frajera po angielsku, to mi się wydawało, że to jest interesujące i najbardziej mnie zbulwersowało to, że kilkakrotnie zauważyłam, jaką jestem frajerką. Ale jak przeczytałam to po polsku, to ta liczba miejsc, gdzie jestem frajerką, się zmultiplikowała jeszcze bardziej, co tylko świadczy, że niezbyt uważnie czytałam po angielsku. Ale tam jest taki rozdział pod tytułem Leki i żywność. Radzę, żeby wszyscy Państwo to przeczytali, bo wszyscy jesteśmy frajerami. W tym sensie, że ulegamy naciskowi i systemowi w gruncie rzeczy ukierunkowanemu na zyski, na pomnażanie zysku. Przecież wystarczy włączyć radio, żeby się okazało, że małym dzieciom trzeba dać appetizer, żeby miały apetyt. Ktoś tam, dziadek 80-letni, może wziąć jakąś niebieską pigułkę i będzie miał temperament 20-latka. I my jesteśmy rekordzistami w Polsce, jeśli chodzi o pożeranie suplementów. I teraz od czego to zależy? Dlaczego jesteśmy tymi frajerami? No, co prawda, nobliści w ogóle Polski nie dotykają, chociaż tam gdzieś jest w jednym miejscu odniesienie do Polski, ale generalnie sprawa dotyczy krajów Zachodu, że konkluzja noblistów jest mniej więcej taka, że rozwiązanie leży w ruchu obywatelskim, proszę państwa, czyli w społecznych organizacjach pożytku publicznego, ale też oni jako podkreślają na początku, że są gorącymi zwolennikami wolnego rynku, to jednak pokazują, że wolny rynek wymaga ram, a te ramy musi stwarzać państwo. I niestety ta tendencja taka właśnie neoliberalna, że jak najmniej państwa, jak najmniej regulacji, no to prowadzi do tego, że wolny rynek działa, ale on działa także na swoje uśmiercenie i na oligopolizację. Przecież to, co uczyniliśmy, jeśli chodzi o świat cyfrowy, to jest niesłychanie dla nas wszystkich i dla świata groźne. Te korporacje cyfrowe zawładnęły światem, zawładnęły władzą, zawładnęły naszym myśleniem. I my do tego dopuściliśmy. A dlaczego do tego dopuściliśmy? Ze względu właśnie na wiarę, taką bezkrytyczną wiarę w wolny rynek. Jeszcze raz podkreślam, jestem zwolenniczką wolnego rynku, ale tak jak powiedziałam, wolny rynek ma wiele ofiar. I żeby te ofiary nie multiplikowały ofiar, a tak się dzieje w gruncie rzeczy, to my, ekonomiści, musimy zadbać o te co najmniej trzy warunki sine qua non, o których mówiłam, ale rozstrzygająca jest tutaj edukacja ekonomiczna,
bo bez tego ludzie, ale też edukacja na takim poziomie popularnym. My naukowcy jesteśmy punktowani za całkiem coś innego i to jest błąd w systemie też. Nie jesteśmy punktowani za dydaktykę i nie jesteśmy punktowani za prace popularne. I to jest jeden tylko z przykładów, jak systemowe rozwiązania nakręcają nieprawidłowości. No to wobec tego w publikacjach jest unaukowienie, bo jak będzie popularna, to nie dostanie się punktów. No i mogłabym mnożyć te nieprawidłowości, które występują, systemowe. Dlatego ten trzeci warunek, regulacje systemowe, jest tutaj tak ważny. Bardzo dziękuję pani profesor za to uzupełnienie. Szanowni Państwo, z racji tego, że już mamy właściwie czas trochę przekroczony, to chciałabym przede wszystkim podziękować naszym prelegentom za niezmiernie interesującą tutaj dyskusję i komentarze wygłoszone, szczególnie pani profesor Elżbiecie Mączyńskiej oraz panu profesorowi Łukaszowi Hartowi. Bardzo dziękuję. A poza tym chciałam również szczególnie Państwu podziękować za udział w tej debacie i za wszelkie pytania, również te komentarze na czacie. Niestety nie mamy już czasu, żeby się do wszystkich teraz odnieść, ale zapraszam na kolejne debaty. Kolejna będzie już niebawem 29 lutego.